Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niego. W imieniu parafialnej Rady Duszpasterskiej pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za dar życia księdza Jana, za dar jego kapłaństwa. Księże Jasiu, dziękujemy za posługę w naszej parafii. Nie tak dawno stałeś tu przy ołtarzu, sprawując najświętszą ofiarę. Albo siedziałeś w konfesjonale, zawsze gotowy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Zawsze z uśmiechem, zawsze z dobrym słowem na ustach dla każdego człowieka. Dziękujemy za przykład, jak z miłością i pokorą przyjmować krzyż cierpienia. Nie skarżyłeś się nigdy. Nie narzekałeś na swój los. Nic dziwnego, że takiego sługę Bóg zażyczył sobie mieć u siebie. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa znajdują sens choroba i cierpienie księdza Jana. Bóg powołał cię do siebie, bo taka była jego wola. Choć trudne to pożegnanie, to żywię nadzieję, że prawda zawarta w Apokalipsie, błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny, da ci życie wieczne. Spoczywaj w pokoju.